Witajcie kochani. 2023 zadomowił się już na dobre pora, więc najwyższa, aby przyjrzeć się temu, czym będziemy jeździć w tym roku. Przedstawiam Wam moje subiektywne zestawienie najciekawszych moim zdaniem premier w segmencie Adventure na nadchodzący sezon 2023, a kilka premier jest naprawdę mega istotnych i mega ciekawych, także lecimy. Na pierwszy ogień musi pójść Suzuki V-Strom 800. Suzuki po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna pokazało wreszcie całkowicie nowy motocykl. I wiem, że całkowicie nowy i Suzuki nie stoją ze sobą w parze, ale tak właśnie się stało w tym roku na targach EICMA. Firma z Hamamatsu przedstawiła całkowicie nowego V-Stroma 800. Motocykl napędza całkowicie nowy silnik, jest to rzędowa dwójka, co jest obecnie bardzo, bardzo w modzie. W zasadzie możemy powiedzieć, że jesteśmy w erze rzędowych dwójek o wykorbieniu 270 stopni i taki silnik też zasila nowy motocykl. Zresztą nie tylko V-Stroma, bo także i nowego Golasa, ale o nim dzisiaj mówił nie będę. Silnik generuje 84 konie mechaniczne i 78 Nm i przez niejednego dziennikarza został uznany za spoko, bardzo duży progres, ale jednocześnie spodziewalibyśmy się, że mógłby dowozić troszkę lepsze numerki. Tak czy inaczej, nowe Suzuki dostaje w pełni regulowany zawias Showa. Mamy tutaj 21 i niestety 17 cali, jeśli chodzi o wielkości obręczy, a także spory, co docenią globtroterzy, 20-litrowy bak. To, czego globtroterzy nie docenią, to masa tego motocykla, wynosząca 230 kg gotowy do jazdy. Jak widzimy, nowy V-Strom 800 skręca bardzo mocno w stronę jazdy bardziej terenowej niż tylko i wyłącznie szosowo-turystycznej, jak było do tej pory. Natomiast to, czego możemy się spodziewać, to problem tej dość sporej ociężałości. I V-Strom będzie prawdopodobnie próbował być takim wyważeniem pomiędzy motocyklem bardzo wygodnym turystycznym, zdecydowanie dla dwóch osób, a jednocześnie czymś, co będzie potrafiło pojeździć trochę po szutrach. Tak czy inaczej, zobaczymy, jak uda się położyć na nim rączki i pojeździć, potestować go w nadchodzącym sezonie. Wtedy powiemy, jak to faktycznie się sprawdza. Będąc przy Suzuki, nie sposób nie wspomnieć o update'cie do DLA 1050, który od tego roku będzie nazywał się DE. To stoi za Dual Explorer. Jak widzimy, cała gama motocykli turystycznych Suzuki skręca w bezdroża, delikatnie mówiąc, i update'y do 1050 skupiają się właśnie na tym. Nowy 1050 dostanie zatem większe przednie koło i będziemy mieli znowu, tak samo jak w przypadku 800, 21 i 17 cali. Wiele przeróbek dotknęło ramę, odrobinę gdzieś tam silnik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co jest najbardziej istotne z naszego punktu widzenia, to to, że nowy 1050 dostaje całkowicie nowy system elektroniczny, kolorowy wyświetlacz przy okazji wpada. Natomiast najważniejsze są nowe systemy, nowe tryby jazdy, w tym tryb gravel, w którym nowa kontrola trakcji Suzuki będzie mogła być wyłączana, więc zdecydowanie tutaj zmiany od Suzuki bardzo, bardzo mocno w kierunku terenowym. Kolejny motocykl, który uważam, że jest niesamowicie intrygujący i zrobi furorę w 2023, to Vogue 300 Rally. Z Vogue'em 300 Rally i zresztą nie tylko z nim, miałem okazję już się trochę pomacać w Warszawie. Natomiast więcej o nim szczegółów będzie można powiedzieć, jak dostaniemy go na testy i sobie nim pojeżdżę. Tak czy inaczej, jest to wielce oczekiwana bezpośrednia konkurencja Hondy CRF 300 Rally w bardzo dobrej cenie. Co dowozi sama maszyna? Mamy tutaj oczywiście singla 300 cm, silnik generuje 28,5 konia mechanicznego, daje nam prędkość maksymalną w okolicach 130 na godzinę, przyzwoicie jak na 300. Motocykl waży 158 kg gotowy do jazdy, tu najlżej nie jest, ale za to ma 11-litrowy bak, co przy około 4-litrowym spalaniu powinno dawać takie w miarę przyzwoite przebiegi pomiędzy tankowaniami. Oprócz tego wyłączone ABS, bardzo ładnie spasowane, przyzwoitej jakości plastiki i niestety słabe światła, ale i tak sprawia wrażenie rewelacyjnie przygotowanego, zwłaszcza za cenę, która ma oscylować w okolicach 21-22 tysiące złotych.
Skoro jesteśmy przy Wodżu, to jak przy Suzuce, opowiem też o reszcie. Wodż wjeżdża w tym roku z całą gamą motocykli i 300 rally. To nie był jedyny, na którym siedziałem i którym będziemy jeździć. W ofercie już możecie znaleźć nowości od Wodża, takie turystyczne nowości w postaci modeli 300 i 500 DS. Lada moment powinien się pojawić w ofercie też 650 DS i DSX. Ten drugi taki trochę bardziej uterenowiony, a kto wie, być może nawet i 900. 300, 500 i 650 jeździłem już i powiem Wam, że sprawiają naprawdę niezłe wrażenie, szczególnie 500 podobała mi się naprawdę bardzo, bardzo. Jest to zdecydowanie mój faworyt w całej gamie marki. Na pewno polecam Wam zaznajomić się z tą marką, tym bardziej, że Wołgi mają bebechy Boscha, zawiasy Kajaby i tak dalej, więc wiecie, Chińczyki. Polecam. Kolejnego motocykla na tej liście nie mogło zabraknąć. Moi drodzy, KTM 790 Adventure. Jeśli też się czujecie, jakby na powrót był 2019 rok, to spokojnie regulujcie odbiorników, bo wcale tak nie jest. Mamy normalnie 2023, nie cofnęliśmy się w czasie. KTM natomiast zafundował swojemu staremu modelowi zmartwychwstanie. 790 wraca na rynek w 2023 roku. Wraca ze zrewidowanym silnikiem, z oczywiście nowym oprogramowaniem, z poprawionym wyświetlaczem, poprawionym quickshifterem i generalnie jest poprawiony prawie wszędzie, prawie w każdym miejscu. Dostał też bodykity, które bardzo przypominają te z 890 na 2023 rok. Ale zapytacie na pewno, jak to się dzieje, że 790 wraca, jak jest 890 i w ogóle po co? Nowy, stary 790 jest tak naprawdę wynikiem współpracy KTM-a z CF Moto, o której już wspominałem na łamach live'ów, jeśli oglądaliście. Otóż KTM właśnie za sprawą tejże współpracy wskrzesza 790, która będzie produkowana właśnie w zakładach CF Moto w Chinach. Dzięki temu KTM ma zamiar obniżyć cenę i chociaż na polskiej stronie jeszcze jej nie widziałem, to widziałem ceny na stronach brytyjskich i jeśli wszystko będzie wyglądało podobnie, to powinniśmy mieć w ofercie nowego KTM 790 Adventure w okolicach 55, może niespełna 55 tysięcy złotych. Jak zwykle, skoro jesteśmy przy markach, trzy słowa na temat 890 i 1290, bo flagowe modele adventure'owe od pomarańczowych, te prawdziwe, także dostają małe update'y, trochę się dzieje tam w bodykidach, trochę się dzieje poprawek w silnikach, troszeczkę w oprogramowaniu itd., itd. Oczywiście wszystkie modele dostają też zawieszenie WP w najnowszych specyfikacjach na rok bieżący. Moi drodzy, kolejnego motocykla mogliście się nie spodziewać, ale ja strasznie chciałem go tu umieścić i będzie to Cove 800X Super Adventure. Cove. Podobnie jak w przypadku Wołgi, nikt jeszcze nie wie, jak Chińczycy będą chcieli na niego mówić. Tak, jest to motocykl chiński. I teraz słuchajcie, o co chodzi. Motocykl pokazany został nieco trochę znikąd i w sumie firma wzięła się prawie znikąd, choć na bank Kamil mnie tu poprawi i powie, że Cove działa już od kilku lat, a w ogóle to wywodzi się z jakiegoś Zhongshena czy czegoś innego i należy do jakiejś firmy, której nazwy nie potrafię zapamiętać ani wymówić. Ale to nieistotne, samo Cove istnieje, z tego co wyczytałem, 3 lata zaledwie, bo sam byłem zdziwiony, skąd to nagle wyskoczyło jak grzyby po deszczu. Tym niemniej, widząc co zaoferowali tym motocyklem, uważam, że może to być strzał i mega przełom. Słuchajcie, motocykl wygląda moim zdaniem świetnie. Do tego ma rewelacyjne statystyki, a w zasadzie parametry techniczne, bo silnik ma generować 96 koni i 81 Nm. I oczywiście jest 800 rzędową dwójką na wykorbieniu i wizualnie i parametrami swoimi wygląda bardzo podobnie do KTM-a. Przypadek? Nie wiem, Cove twierdzi, że to ich autorska konstrukcja, ale wiecie jak to jest w Chinach. Oprócz tego mamy prawie 250 mm prześwitu i 210 mm skoku z przodu i z tyłu. I jeśli spojrzymy na to, co robi Wołcz, to można się spodziewać, że na pokładzie będziemy mieli naprawdę markowe komponenty. Pewnie Kajabę, pewnie Nissina w hamulcach, pewnie Boscha, a być może Brembo, kto wie, bo czemu nie? Chińczycy dzisiaj tak budują swoje motocykle, którymi próbują zawładnąć albo po prostu wbić się mocnym klinem w zachodnie rynki. I teraz słuchajcie, bo to jest
najlepszy element, spadniecie z krzeseł. Masa motocykla gotowego do jazdy i to z zalanym aż 22-litrowym bakiem paliwa. Tak, to do Was malkontenci małych baków. 183 kg. Brutto. Z płynami. No przecież to jest wynik 20 kg lżejszy od czegokolwiek w tej klasie na rynku. Sztos. Jeżeli ten motocykl dowiezie to, co obiecuje na papierze i to, co widzieliśmy do tej pory i będzie miał przyzwoitą sieć serwisu i dostęp do części i dowiezie cenę, o której się mówi w przedziale między 8 a 9 tysięcy euro, no to dopowiedzcie sobie resztę historii i myślę, że wyjaśniłem, dlaczego wspominam o takim egzotyku. Czy Cove 800X ma szansę być spoko i namieszać na rynku? Nie wiem, ale chciałem tylko powiedzieć, że ta sama firma wystawiła w tym roku zespół na rajdzie Dakar i dojechali i to wcale nie w ogonie. Więc chyba pojęcie do budowania tego mają. Swoją drogą Dakarówki podobno też mają być dostępne w sprzedaży za niewygórowane pieniądze. Także trzymajcie rękę na pulsie. Mała przerwa, jeżeli podoba Ci się ten odcinek, jeżeli uważasz ten materiał i moją pracę za wartościowe, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę, skomentować, zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz i podzielić się nim ze swoimi znajomymi. A my wracamy dalej do listy. Zanim przejdziemy do ostatniego motocykla, mam jak zwykle w moich filmach z listami honorowe wypominki. Po pierwsze Benelli 702X. Dlaczego mówię o Benku w serii, w części honorowe wypominki, a nie mówię o nim tak szerzej? Ano dlatego, że rok temu pokazali 800 i nie dowieźli. W tym roku pokazali 702 i 800 i dalej nie widać ani jednego, ani drugiego, więc jeśli będą, to super, chętnie pojeździmy, a na razie zostawmy to w honorowych wypominkach. Jedziemy dalej. Kolejny z nich to Ducati Multistrada V4 Rally. Dlaczego Multi też się tutaj znajduje? Ano dlatego, że jest to po prostu troszkę bardziej jeszcze terenowa wersja od Multistrady Enduro i generalnie mam wrażenie, że to jest tam kilkunastosetny wariant Multistrady po prostu. Kolejna Multistrada, która wygląda troszkę agresywniej i postawili ją na kostkach. Tak czy inaczej, pewnie warto sprawdzić. Ostatnim honorowym wypominkiem będzie nie nowy motocykl, ale nowe wcielenie tak znanej i lubianej przez wielu Yamahy Tenere 700. Pewni ludzie powiedzieli, że tak słyszałem swego czasu, że Yamaha dowozi do Tenery 700 te update'y, na które wszyscy czekali i myślę, że ci wszyscy już kupili Touarega, a miłośnicy Tenery i jej prostoty wcale nie czekali na to, żeby dostać tryby jazdy, kolorowy wyświetlacz i dalej nie dostać łatwo wyłączonego ABS-u albo chociażby takiego oprogramowania, które by pamiętało, że nie chcemy kontroli trakcji i ABS-u na tylnym kole. Oprócz tego Yamaha dostanie oczywiście kilka pomniejszych modyfikacji, no bo za coś skasować trzeba. Tak czy inaczej, Tenere 700 dostaje elektroniczny update, więc jeśli ją chciałeś, ale byłeś w tej części odbiorców, którym nie pasowało kupowanie analogowego niemalże sprzętu, bo jednak mamy prawie no czwartą XXI wieku za sobą, to Tenera od 2023 goni trochę współczesne. Wracamy, kochani, ostatnia pozycja w moim zestawieniu i musi to być oczywiście Honda Transalp 750. Japońska marka wraca z legendarnym trampkiem. Nie mogło być inaczej, musiał się tu znaleźć absolutnie. Podobnie jak w przypadku Suzuki, Honda też wchodzi z nowym silnikiem i jest to oczywiście także rzędowa dwójka ze znanym nam wykorbieniem. Ja chyba przestanę to mówić, po prostu wszystkie silniki dzisiaj są tak budowane. Więc mamy dwucylindrowy silnik o pojemności 750 cm i o całkiem niezłej wydajności. Otóż piec Hondy wypluwa z siebie 92 konie i 77 Nm, czyli więcej od 800 z Suzuki i więcej od Touarega i więcej od Tenery. Generalnie bardzo, bardzo ładnie się to prezentuje. Ładnie prezentują się też złote felgi 21 i 18 cali, czyli także lepiej, jeśli mówimy o jeździe w terenie.
Sam motocykl natomiast całą resztą swojego wyposażenia nie sprawia wrażenia, jakby Honda miała wielce terenowe intencje w budowaniu, konstruowaniu i wymyślaniu tego motocykla. Oczywiście masa 208 kg, duże koła i świetne osiągi wypluwane z silnika, który mamy prawo zakładać będzie dość udany, w końcu to Honda, pozwalają mieć takie wrażenie. Z drugiej strony jednak zawieszenie o bardzo niewielkich skokach, bo z tyłu mamy raptem 190 mm, z przodu 200, niewielki prześwit, sprawiają, że podobnie też pociągnięty, jeśli się przyjrzycie, nie podoba mi się do końca, jak jest poprowadzony kolektor wydechowy. Rura wydechowa także wychodzi, bardziej przypomina CB500X niż Afrykę Twin i raczej ten zdradza takie inklinacje, że trampek ma być bardziej szosowo zorientowanym połykaczem kilometrów z opcją zjeżdżania w teren. Bardziej to niż jakiś mega terenowy wyjadacz. I niejednemu się może to nie spodobać, bo chyba część z Was zapomniała już, że Trampison nigdy nie był jakimś przesadnym przecinakiem. To był taki osiołek do turlania się po szutrach i nowy trampek na pewno będzie w stanie to robić. Ale skoro już wspomniałem o CB500X i o Afryce Twin, wydaje mi się, że to, że Trampison wygląda, nowy Transalp 750 wygląda tak, jak wygląda, jest wynikiem tego, że z jednej strony Honda ma mniejszą CB500X, z drugiej strony zaraz jest tam Afrika Twin i w trakcie projektowania motocykla, który miał się znaleźć w środku pomiędzy nimi, postarali się o taki charakter maszyny, aby nie doszło do kanibalizmu i zabijania sprzedaży czy mniejszej 500, czy większej Afryki Twin. Dlatego trampek wygląda tak, jak wygląda, bo tak musiał wyglądać. Wydaje mi się, że należy zawierzyć Hondzie i wiedzieli chyba, co robią. Natomiast niewątpliwą zaletą Trampisona będzie cena, o której mówi się, że powinna być odrobinę niższa niż 50 tysięcy złotych. A to już brzmi super. Dzięki za oglądanie, kochani. Jeżeli doceniacie moją pracę, pamiętajcie, żeby dać łapę w górę, komentować, subskrybować koniecznie ten kanał. Możecie także dołączyć do grona patronów i wspierać mnie w tworzeniu Alien Advlog. A jeśli z zapałem i do końca obejrzałeś ten odcinek, to być może chętnie obejrzysz też odcinek o adventurach, które wyszły w roku ubiegłym i pojawią się gdzieś tutaj. Trzymajcie się, widzimy się następnym razem. Hej!